Państwo, z tego miejsca chciałam zaapelować do pani minister zdrowia Izabeli Jaśczyny, aby nie wprowadzała w błąd opinii publicznej. Chcę zdementować informacje, które zostały w ostatnim czasie przekazane mediom i dotyczące szpitala Żywiec. Szpital Żywiec posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na oddział kardiologiczny, w tym na wykonywanie zabiegów i ablacji, i wszczepiania rozruszników. Tutaj oczywiście mam przed sobą tą umowę i mam również katalog świadczeń jako załącznik, gdzie wprost są napisane procedury, które szpital może wykonywać. Więc niezrozumiałe jest to, dlaczego po raz kolejny pani minister przedstawia nieprawdziwe informacje dotyczące naszego oddziału kardiologicznego. Kolejna informacja, która wczoraj się pojawiła w przestrzeni publicznej, też wypowiedziana przez panią minister, to informacja dotycząca niedowykonań w szpitalu żywieckim w zakresie chirurgii ogólnej i interny. Otóż mamy nadwykonania w tych zakresach w ryczałcie ponad 2 miliony. To nie jest tak, że szpital Żywiec nie wykonuje procedur internistycznych czy chirurgicznych. W zeszłym roku na 13,5 tysiąca hospitalizacji, 2200 hospitalizacji to była hospitalizacja w oddziale kardiologii. Pozostałe 11,5 tysiąca hospitalizacji to właśnie była interna, chirurgia ogólna, ginekologia, położnictwo, pediatria, czyli te zakresy, które zarzuca się, że szpital w Żywcu nie chce wykonywać. Nie jest to absolutnie prawdą. Kolejna rzecz, która jest nieprawdziwa i przekazywana opinii publicznej, to kwestia przeszacowania szpitala Żywiec. Szpital Żywiec posiada identyczną liczbę łóżek jak poprzedni szpital powiatowy, więc trudno tu mówić o przeinwestowaniu i przeszacowaniu co do ilości łóżek, jakie posiadamy i zakresu, które wykonujemy. Jeżeli są pacjenci, jeżeli potrzebują danego typu leczenia, to szpital to leczenie pacjentom oferuje. Absolutnie również nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że szpital Żywiec ściąga pacjentów z innych powiatów. Szanowni Państwo, od kilkunastu lat nie ma czegoś takiego jak rejonizacja w szpitalnictwie. Pacjent ma prawo wybrać placówkę, w której chce się leczyć i tak naprawdę wiemy doskonale, że to jest najlepszym wyznacznikiem jakości funkcjonowania placówek w ochronie zdrowia, że pacjent sam chce trafić do tego, a nie innego szpitala. Oczywiście informacja, że jest to niewielki powiat, jest też informacją błędną z uwagi na to, że powiat żywiecki ma ponad 1000 km² i ponad 150 tysięcy mieszkańców, więc ta opieka zdrowotna na tym powiecie jest kluczowa dla bezpieczeństwa, dla zdrowia i niejednokrotnie życia pacjentów. Dziękuję.